Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do apostołów: wiele mam jeszcze do powiedzenia wam, lecz teraz nie jesteście zdolni udźwignąć. Kiedy przyjdzie On, Duch Prawdy, On was wprowadzi w całą prawdę, bo nie będzie mówił od siebie, lecz co usłyszy, powie. Także rzeczy przyszłe wam ujawni. On mnie otoczy chwałą, bo ode mnie weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że ode mnie weźmie i wam objawi. Komentując tę dzisiejszą Ewangelię, koniecznie muszę zacytować słowa prawosławnego księdza Aleksandra Mienia, skrytobójczo zamordowanego pod koniec komunizmu, krótko przed upadkiem Związku Radzieckiego. Prawie na pewno został zamordowany przez służby bezpieczeństwa właśnie upadającego Związku Radzieckiego. Był bardzo gorliwym, też bardzo dobrze wykształconym księdzem prawosławnym, biblistą, znał bardzo wiele języków. Był też człowiekiem bardzo otwartym na dialog z katolikami. No i z tego powodu był solą w oku dla skorumpowanego duchowieństwa czy hierarchii prawosławnej. Tak, więc on powiedział coś takiego. Poznałem zresztą jego wychowanków, można powiedzieć ludzi, którzy znali go osobiście. Opowiadali mi o nim piękne rzeczy. Zresztą też świadectwo wiary jego wychowanków wiele mówiło dobrego o nim samym. I on powiedział kiedyś coś takiego. Przypomnę, ojciec ksiądz Aleksander Mień. Chrystus wzywa ludzi do realizacji boskiego ideału. Tylko ludzie ograniczeni mogą wyobrażać sobie, że chrześcijaństwo urzeczywistniło się, że w pełni się ukonstytuowało, według jednych w IV wieku, a wedle drugich w XIII wieku lub w innym momencie. W rzeczywistości chrześcijaństwo poczyniło zaledwie swoje pierwsze kroki. Kroki nieśmiałe w dziejach ludzkości. Wiele słów Chrystusa jest dla nas jeszcze niezrozumiałych. Historia chrześcijaństwa dopiero się zaczyna. Wszystko to, czego dokonano w przeszłości, wszystko to, co nazywamy obecnie historią chrześcijaństwa, jest zaledwie sumą prób. Jedne z nich były niezręczne, a inne nieudane w realizacji. Te słowa są niesamowicie prawdziwe. One oddają zresztą też naszą wiarę. Wszyscy chrześcijanie, myślę, tak właśnie myślą. W każdym razie na pewno jest to myślenie też obecne w Kościele katolickim, wręcz można powiedzieć obowiązujące. Myślenie polegające na tym przekonaniu, że my ciągle objawienie, które jest już nam dane w całości, w osobie Jezusa Chrystusa. To objawienie my ciągle odczytujemy. My je ciągle próbujemy zrozumieć i coraz bardziej rozumiemy, coraz lepiej odczytujemy. I tym, który to sprawia, o tym właśnie mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, jest Duch Święty. To jest Jego rola, zadanie. Oprócz bycia tym parakletem, adwokatem, obrońcą, naszym rzecznikiem, wspomożycielem, pocieszycielem, Duch Święty jest, można powiedzieć, nauczycielem. Jest tym, który pomaga nam coraz lepiej rozumieć Ewangelię.
Bardzo ważne w tym odkrywaniu, rozumieniu Ewangelii jest też to, co mówiłem w ostatnich dniach, w którymś z poprzednich komentarzy, że bardzo ważne jest to, że my słuchamy siebie nawzajem i to nie tylko my teraz aktualnie tworzący Kościół, ale że też sięgamy w przeszłość, że sięgamy do tak zwanej tradycji, czyli do tego, jak chrześcijanie, uczniowie Pana Jezusa przed nami rozumieli słowa Ewangelii, rozumieli samą osobę w ogóle Jezusa Chrystusa, ale też całe po prostu objawienie, które dokonało się w Nim, poprzez Niego, co mamy też opisane oczywiście w Piśmie Świętym. Ale ten proces rozumienia, on cały czas trwa. To nie jest coś, co się już dokonało. Dlatego można śmiało powiedzieć, że poczyniliśmy zaledwie pierwsze kroki nieśmiałe w dziejach ludzkości, gdy chodzi o realizację przede wszystkim chrześcijaństwa. Czasem ludzie nam zarzucają, my też może sami sobie zarzucamy, że tak nam daleko, nam chrześcijanom, tak daleko do życia tym ideałem ewangelicznym. No ale przecież to jest tak niesamowity ideał, tak wzniosły, tak przekraczający, można powiedzieć tak po ludzku rzecz biorąc, ludzkie możliwości, że nie ma nic dziwnego w tym, że my jeszcze nie potrafimy żyć Ewangelią w pełni. Problem zaczyna się i to my, wierzący w Chrystusa, powinniśmy na to zwracać uwagę, kiedy ludzie niewierzący w Chrystusa żyją bardziej na sposób ewangeliczny niż my wierzący w Chrystusa. To rzeczywiście, to jest, można powiedzieć, w jakiś sposób kompromitujące nas, że tak powiem. No w każdym razie świadczy, że coś tutaj nie gra. A tak niestety często się dzieje. Są ludzie niewierzący, którzy żyją Ewangelią lepiej niż nie jeden chrześcijanin, nie jeden ksiądz, nie jeden biskup. Sam nieraz byłem też w takiej sytuacji. Spotykałem kogoś, kto owszem, tam coś wie o Ewangelii, trochę ją zna, ale nie jest jakimś zdeklarowanym katolikiem. A jak popatrzyłem na jego życie, na to, w jaki sposób on ludzi traktuje, no to okazuje się, że on lepiej to robi niż ja. I to jest rzeczywiście, to jest wtedy powód do tego, by się, no po prostu, nazwijmy to, uderzyć w piersi i powiedzieć, okej, coś chyba zaniedbałem. Oczywiście to jest też pytanie zawsze w takiej sytuacji, z jakiego punktu startujemy. Jakie po prostu dostaliśmy wychowanie. Co tak naprawdę się wydarzyło w ogóle w naszym życiu. Także to też nie chodzi o to, żebyśmy siebie teraz, nie wiem, gnębili, potępiali z tego powodu, że niechrześcijanie potrafią bardziej żyć Ewangelią niż ja, chrześcijanie. Ale co do zasady, wierzący w Chrystusa powinni Chrystusa lepiej rozumieć i bardziej Go naśladować niż ci, którzy uczniami Pana Jezusa nie są, nie uznają Go za Boga, Zbawiciela. W każdym razie Duch Prawdy, którego Jezus nam posyła, On nas wprowadza w
całą prawdę. Całą prawdę, którą nie jesteśmy w stanie jeszcze dziś przyjąć, wręcz udźwignąć. Tak. Tak, my nie jesteśmy w stanie udźwignąć prawdy o Bożej miłości. Czasem może ja się czasem dziwię, nie? Widzę, inni się dziwią, że ktoś jakoś tak, ktoś z katolików, ktoś z uczniów Pana Jezusa, jakoś tak nie otwiera się na miłość Pana Boga, nie wiem, jakoś nie chce w nią uwierzyć, że ona jest taka wielka, taka bezwarunkowa. To nie świadczy o tym, że ten ktoś jest jakimś złym człowiekiem, głupim tym bardziej. Nie, to jest po prostu ktoś, kto jeszcze nie potrafi udźwignąć tej prawdy. Ona jest ciężka, na swój sposób jest ciężka. Ta prawda o tym, jak wielka jest miłość Boga. Dlaczego jest ciężka? Dlatego, że ona zaprasza nas do tego, żebyśmy mocno powywracali nasze dotychczasowe przekonania. Żebyśmy je obalili i żebyśmy się otworzyli na zupełnie nowe myślenie, nowe przekonania, które będą właśnie ewangeliczne. Tak, i Duch Święty jest właśnie tym, który pomaga nam udźwignąć Ewangelię. Udźwignąć Ewangelię jako coś, co przyjmujemy, jako prawdę, jako objawienie właśnie, ale też pomaga udźwignąć realizację tego, życie zgodnie z tą Ewangelią, bo to też jest oczywiście bardzo trudne, ciężkie do realizacji. Tak. I Duch Święty jest tym, który nas do tego uzdalnia. Dlatego tak ważne jest, byśmy wołali o Ducha Świętego, ale właśnie Ducha Świętego, który pozwala nam poznać głębiej, bardziej objawienie Boże, które się dokonało w Jezusie Chrystusie i który nam pozwala żyć zgodnie z tym objawieniem, który nas uzdalnia do tego, byśmy naśladowali tegoż właśnie Jezusa Chrystusa, w którym Bóg objawił całą prawdę o sobie, o nas, o relacji między Nim a nami, ale prawdę tak trudną, tak ciężką do pojęcia dla nas, że potrzebujemy Ducha Świętego, który stopniowo, rok po roku w Kościele otwiera nas na tę pełną prawdę objawioną w Jezusie Chrystusie. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.